porządku. Moi drodzy, biznes rzeźniczy. Gdzie my jesteśmy? To co, może po kolei jedziemy? No to tu. Pojedźmy gdzieś najdalej, gdzie się da. I załatwmy, co jest do załatwienia. Powinno być ok. Tylko, że ten biznes rzeźniczy, to jak wiecie, to nie jest taki zwykły biznes rzeźniczy, to jest prawdziwa rzeźnia. I narkotyki. A? Tu zrobimy podsłuch, damy. O Jezu, jakiś koleś tu siedzi. Dobra, oni tam wszyscy se gadają. Hating folks like this ain't fun for me. Usually, and it don't have to happen. Just pay me what's fucking due. Understand? I want to hear about Sunny Blue and the meatpacking plant. A czemu jakieś kurde pizzy dostawcy pizzy przesłuchujemy? I know where they are. You work for me now. Kurde, a powiedz mi, kiedy ja będę miał taką fajną scenę z przerwy z Murzynem. No i ładnie, żeśmy ich pozamiatali. We like our meat. Ooo. Lubiłem krwiste mięso, a ty? Nie ma tu żadnego czynnika. Dobra, można jechać. Następna miejscowa. A to co to jest? Propaganda komunistyczna. Tym cholem. O! Haracz. Zlikwiduj bandę oprychów. Aha, dobra. To zlikwidujmy bandę oprychów. No ale to nawet mi się nie opłaca samochodem tu jechać. To zróbmy tak, weźmy... O, fuck. Weźmy propagandę komunistyczną stąd. A był ten koleś, on nam powiedział, że jakiś ten, no właśnie. Dobra, kto rozgląda propagandę całym nowym? Dobra, zerwij wszelką propagandę. No to tak będziemy robić. Musimy się dostać kilka tutaj budynków dalej. Co? Przywiązana, ja panią uwolnię. Zdobędę pani serce. A nie, ona jakaś stara. A pan? Wyrok czatu, moi drodzy. Wyrok czatu. Czekam. Niech żyje. Rodzynek napisał jako pierwszy. Okej, okay, Rodzynek. Uratowałeś mu życie. Tyle ci powiem.
Widzicie, jakie mam widzów dobrych z sercem? Kurde, biją kogoś na molo, kopią. Tu muszę haki zamontować na płytę główną. Nie przeszkadzajcie sobie, chłopaki, na molo. Kurde, zabili 6000, walić to! Ja pierdzielę. Może coś kupię za tą kasę, może wezmę tego typa jednak od broni, ulepszę sobie coś. Gówno, straciłeś kurwa 7000. Gówno. I need resupply in Point Badun. Nie ma nowych gaci. Everything you see is for sale. Let me see what you got. Nie mogę. To są zablokowane wszystkie, tak? Nie no, to jest bez sensu, bo co ja kupię, to ja to i tak nic z tego nie będę miał, nie? Wiecie, o co chodzi. Nie wiem w ogóle, na co mi te pieniądze są. Tak nic nie mogę kupić za to. I'm in Point Badun and I need a new set of wheels. Dobra. Jak tam bokolakom? Tak odpalił. Zrobiliśmy go w końcu. Dobra.
Kurde. Nie wiem, czy ja to zrobiłem. Świadczenie 1. Świadczenie zapewnia darmową jedną przysługę z tej strony. Aha. Burke says you can help me keep the cops mellow. That true? Of course it is. I'm just getting a feel for how they do things around this precinct. Gdzieś tam w środku to był, w tym klubie, na tyłach chyba, znaczy w tym pomieszczeniu. Jeszcze tu sobie okradnę. Tu sobie okradnę. Wyjdę tyłem. Dobra, gdzie my tu jeszcze mamy iść? Tu są jacyś, kurde, złodzieje. Ja mogłem kupić broń, ale co mi da kupienie broni, którą ja mogę od typa podnieść za darmo? Bez sensu w ogóle. Nie. Skrzynkę. Jasiu. No. Ja nie słyszałem z twoich ust łololo dla mnie. A gdzie coś dałeś, kurde, suba? Moi drodzy, bąko za sum trybową. No, trzy minuty temu, kurde. Weź. No dobra, to już jest lepiej. Dziękuję, dobranoc. No nie widziałem, kurde, nic. A co cię tak natknęło wieczorem? Pewnie chcesz mi widzieć, żebym cię, kurde, polubił za ten komputer, za go pół dnia musieliśmy składać, stary. Tak pewnie jest. Nie ma świadków. Pogardliwy plaskacz. Jak wiemy, do wszystkich tych miejsc są dwa wejścia, więc spróbujmy tu gdzieś znaleźć. No dobra, jest jakiś tył. Widzę, że może tu się dostanę. Until her mama walks in on us, starts yelling, screaming, threatening. Then the bitch holds me at gunpoint till the redhead's daddy come home. Warn you about that Irish pussy. Jakaś dobra historia. Anyway, Irish pussy. He's this ugly Irish asshole, prides himself on being a do not fuck with kind of guy. What happened when we got home? Cut his fucking ears off. What do you think? Just let me die. Die? You wanna die, Ralphie? First you steal from Mr. Blue. You wanna deny yourself. One of the most selfish motherfuckers I ever met. I'm gonna ask you one last goddamn time. Where's the money you were stealing? I ain't telling you. Holy shit! No
Dobra, uwolnimy go. Who the fuck are you? I'm the one saving you, thieving ass. Let's go. That's my girl. Tu jest, kurde, dziewczyna, fajna. Aż tu ja te cycuszki sobie później pooglądam, nie? Poza live'em nic wam nie pokażę, kurde. Wam się gra nie podoba, ty nie będziecie cycków oglądać. Żeśmy, kurde, kasę znaleźli. Teraz to jestem bogaty. O, fuck! Ja jebie, się przestraszam. Kurde, mogę zginąć teraz. I tak nic nie mamy do roboty. Koleś, leżysz, chłopie. Faktu nic nie ma. Co on tu robi? Fuck sake! Chyba nie wierzę, że mnie zabił, no. Dobra, ale mamy już to zaliczone chyba, nie? Hard jest lepszy od medium, ale ja gram chyba na hardzie, nie? Tak przynajmniej zaczynaliśmy grę. Opcje, gra trudny, no jest trudny. Dobra, to żeśmy zrobili. I'm in Point Verdun and I need a new set of wheels. Nie wiem, bo ja nie, i tak nie wiem, co z tą kasą robić. Kurde, noga mi wpadła pod koła przypadkiem. Przepraszam. Negotiating has done and gone, dipshit. You had your chance to make this shit right and you didn't take it. So what's happened to you is we... Tyle. Gdzie ten samochód? Okej. Na molo? Nie, to jest na cmentarzu, gdzie tam coś robią. Kurwa, nie umiem przez murek przeskoczyć, nie da się. Fuck. Time for negotiating has done and gone, dipshit. You got your chance to make this shit right and you didn't take it. So what's happening here is on you. Dobra, tu gdzieś Playboy był jeszcze na tym cmentarzu, z tego co widziałem. Widzieliście go?
Gdzieś tu był Playboy. Czasopismo Playboy tu. Aha, u księdza, kurde, w zakrystii. Wiedziałem. A nie, jednak za kościołem. Mówisz, że, że mam sobie kupić broń, bo na pewno jest możliwość ulepszenia broni, którą kupiłem, tak? No dobra, no nie wiem, no sprawdzimy. O Jezu, jaka fajna panna tu, kurde, później sobie zobaczę po live'ie. Tak, żebyście wy nie zobaczyli. I need resupply and point for done. I'm in point for done and I need a new set of wheels. Dobra. Nie wiem, kupię, no nie wiem, rzeczywiście nie wiem. Nie wiem, co z tą kasą robić, to... Dobra, broń krótka. No i co? W użyciu. Use it in good health. I'm heading out. No i co, a tam to mogłem kupić, bo... Tak? No nie sprawdziłem, czy miałem kup, czy użyć. Zobaczcie, jak on ucieka tym samochodem, my go ścigamy. Spokojnie, chłopie! Off my ass and point for done. Nie koniec, ale widzę tu jakiś Playboy na zapleczu. O kurde, jaki króliczek najlepszy. Dobra, 1500 mnie kosztowało zgubienie tych. Zgubienie policji, więc w sumie spoko. Co znaczy nie masz nigdzie? Jak możesz nie mieć starych scen? No kurde, kurs 30, ty jesteś profesjonalistą. Wystarczy, że sobie w archiwum, chociaż nie w archiwum, nie ma teraz archiwum. No i tak to jest, widzisz, kurczę. Co ja mam tu zrobić? Wziąłem wszystko. Nie chcę rozmawiać z Berem Donalem. Chcę tutaj się dostać. Ciekawe, tam jest płyta, ale nie da się jej jakoś wziąć w normalny sposób. Uch, jestem na nowym kurs. Gdybym ja wszystko tracił, przechodząc ze starego na nowy komputer, to powiedz mi, kim bym ja bym teraz był? To tak, jakbym życie od nowa ciągle zaczynał. Trzeba robić save'y. Takie rzeczy to ja szybko załatwię. Fuck me! Fuck's sake!
No i tyle. Propagandę komunistyczną jeszcze sobie tu zerwiemy. Powiem wam, że niewiele już tego zostało. Ostatni tu, rzeźniczy klub. No nie chciało ci się, no kurde, kurus. Co, nie zabiłem cię do końca? No to cię trzeba poprawić. Nie rusza się? Nie rusza się. Dobrze by było życie przed ślubem zasejwować. Time for negotiating, that's done and gone, dipshit. You had your chance to make this shit right and you didn't take it. So what's happening here is on you. Jesus, I know! Just stop, please! Niech się ten jeden odwróci tylko. Patrz, ciebie zrobimy, tak? Fuck me, kurde, fuck you. Dobra, 200 metrów tam musimy podejść jeszcze. I mam, kurde, całe miasto przejęte. Nagi Muminek zasubskrybował, no co wy. Cześć, Nagi Muminek, dzięki za subka. Czy to nagi subek od Nagiego Muminka? Pewnie tak. Ja już nie jeżdżę samochodami, teraz już tylko bieganie. Chodź, czy on mnie zobaczył? Co się stało? Ojoj! Negotiating has done and gone, dipshit. You had your chance to make this right. You didn't take it. So what's happening here is on you. Jesus, I know. Just stop, please. Somebody here? I'm not telling his mama. Damn it! Wartownik, kurde, zaalarmowany, jak tu już nikogo nie ma. Dobra. Mamy wszystko już, nie? Jasio. Co się stało, Dawidek? A sobie tak. Oglądam. Co to za życie gangstera. Ja załatwiłem wszystkich, wiesz już. Czekaj, bo on ma kamizelkę. Co mi daje ta kamizelka tak właściwie? Właśnie, gotowy komputer? Wiesz co, komputer jest gotowy.
I udało mi się też połączyć, tak jak mówiłeś, ze Steamem, że mam gry. Drodzy, Nagi Muminek, 100 złotych donate'a. Pozdrawiam, polecam tego brodacza. Dzięki, Nagi Muminek. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Teraz mi się trochę za grę zwróciło, już nie żałuję, że kupiłem. Sonny's back over at the Robert O. His language has taken an especially colorful turn of late. Taking the budget and appreciation of the long and protection rackets being disrupted. You got that right. And the Shinola has hit the fan. Sonny set on getting things back to normal. You know, keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? Dobra, i my teraz musimy tego rzeźnika tam dojechać, wyrzeźni jego. A skąd się samochód? Mówicie, że te samochody, to czy samochód jest, to zależy od tego, czy gazetki zbieram z samochodami. Dobra, Bonkol, co tam mów, jak z tym komputerem, bo wszyscy się... Komputer, no to ja już ten, no komputer chodzi dobrze, super. Stary Hearthstone, wiesz, kurde, w 120 FPS-a. Musisz sobie próbować, jak ci przy stare streamku? Karty, aż mi lepiej karty podchodzą, masz, wiesz? Masz OBS-a, se włączyłeś i zobaczyłeś, jak ci działa. Wiesz co, próbowałem w OBS Studio, tak. Próbowałem w OBS Studio, ale tylko tam jest taki problem, że on... Kurde, jest tak troszkę skomplikowany, że tam nie wiem, czy da się zrobić, bo naprawdę szukałem opóźnienie kamerki względem głosu, wiesz? Da się. Tak? Tak, dajesz na kamerkę, dajesz filters i dodajesz filtr delay. A no to spoko, no to będzie okej. Okay. Czemu się nie zapytałeś po prostu kurde kogoś, kto wyszło. A bo ja myślałem, że ty nie używałeś w ogóle w OBS Studio. Że ja obrywa OBS Studio, moją spalone jak proszę. A ty nie są zwykłe OBS-y? Nie. A, okej. Okay. A druga rzecz jest taka, czy streamowanie poprzez graficzkę, nie przez procesor, tylko grafikę, nie wpływa na jakieś opóźnienia dźwięku na przykład z gry? Ale co znaczy streamowanie? Ty enkodujesz grafiką? Tak, jako, no ty nie masz przy enkodowania. Przy takim procesorze? No ale ty nie masz enkodowania? No bo to no ale nie na kompie, na którym gram, nie? No tak. No ty no grasz to, na tym co kompie. Byś mi polecał bardziej, jeżeli mam jeden komputer, to bardziej kupiłeś kartę kupiłeś procesor za 3000. Ale dobrze, to nie to wiadomo jest, ile rdzeniami, przecież to on jest właśnie do tego stworzony, żebyś na nim streamował. No dobra, no to dlatego się pytam. A nie na ciebie, karcie graficznej, którą masz tylko jedną. Okej. 60 FPS-ów tu jest u Jasia, oczywiście, że jest 60 FPS-ów. Jak najbardziej. Nagi Muminek, masz i kup sobie coś ładnego. Kurde, moi drodzy, jeszcze jedna stóweczka od Nagiego Muminka do Nejcika. Czuję się jak mafiozo z mafii. To są dobre bogaty. Te Muminki, Nagi, w nocy. Grube donaty idą. Dzięki, Nagi Muminek. To jest super. Teraz mówię, teraz to ja kupię, jak wyjdzie z Mafia 4, to biorę od razu. Nagi Muminek, no największy fan Mafii chyba tutaj na czacie. Patrzcie, boom. No, ale widać, że u Nagiego Muminka były dzisiaj już haracze, wymuszenia, więc donaciki leci. A teraz się musisz spytać, czy te pieniądze nie pochodzą właśnie z napadu jakiegoś mafijnego. Z napadu mafijnego. Bo tak byś nie chciał raczej chyba przyjmować mafijnych pieniędzy. Ja nie, pieniędzy. Bo ja widać jak ja gram, nie? To ja właśnie... Ja powiedz mi, bo właśnie to jest pytanie. Są na przykład ci ludzie, jak tam był gościu, co w burdelu sobie sikał, to czemuś go zabił? Bo to nie musisz wszystkich zabijać. Niektórych nie muszę, niektórych muszę, nie? Niektórym się należy. A, są, teraz są. Nie zauważyli, okej. Okay. A tą grę da się przejść tylko z nożem w ręce? Tak, właśnie ja to robię. Patrzcie na to. You could be the Bratwurst King in New Bordeaux. Ja go werbuję. A oni nic nie mogą zrobić w tym czasie. I kinda like working here anyway. Good. Burke's boys are gonna reach out. A czemu tego mogłem zwerbować, a tam tego nie? We'll be right back.
jestem nieśmiertelny. I patrzcie teraz. Ale ta mechanika jest taka nie, naprawdę, że ci nie mogą nic zrobić wtedy? Mapie. No nie no, no bo to jest cutscenka jakaś tam, no to tak zrobią, że zazwyczaj, że się nie da w cutscence nic zrobić. Slaughterhouse is clear. Send your people. No, czy zawsze jakby tak, że się, że mi, oni wiesz, czy tych kolesi nie ma, nie, na przykład uciekają nie, od tego. Nie chcę mi się, idę już spać, bo będę, wiesz, pół dnia z tymi OBS-ami ustalał. Mogę sobie stare scenki zapisać, tylko że teraz będę chciał Full HD próbować, wiesz? Może to się nie udać. Kurde, misja u rzeźnika. Dobra, to było nawet z tym rzeźnikiem. Chociaż moim zdaniem powinny być jakieś krwawe przygody. U, fabuła. 614 tank destroyer battalion during World War II. I trained as a medic, but I still carried a gun. Every man in our company was black. Army dobra, to ja życzę Jasiu wszystkich dobrej nocy. Trzymajcie się, cześć. No, jutro pogadamy. Klimbach. Klimbach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now the Krauts took out three of the four anti-tank guns we had, but there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just as good, if not better, than every other soldier in the service. Moi drodzy, i trzeci donatik od Nagiego Muminka. Dzięki Nagiego Muminka, ale już nie może, już nie wymuszaj od ludzi haraczy. Nie. Ale dzięki za donatik. To pójdzie na potrzebujące dzieci. Keeping it a secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it. Druga wojna światowa. Tak było. I co? Point Verdun. Wróć na złomowisko Burka. Burk musiał mówić. Moi drodzy, no bo myśmy tu już wyjaśnienie zrobili, nie? Teraz musimy jechać na to złomowisko. Co sądzisz? No gram w nią, no spoko jest gierka, no co bym mogę sądzić. Wygląda trochę jak kupsko. Znaczy no nie wygląda jak kupsko, ale ma takie, wiecie. Nie wygląda jak gratis. Chyba, że na konsolę mają takie standardy ze spoko. Ale jeśli chodzi o sam gameplay, jest bardzo taki przyjemny. Fajnie się tym kolesiem zabija i łazi tam. Myślę, że to powinno być jednak więcej jakichś takich, to bo wiecie, bo to przejmowanie, jak ja takie trzy dzielnic przejmę albo jedną, to już się zanudzę na śmierć. Łażenie ciągle jakieś, wiecie, leszczy bicie, to jakaś fabuła jest potrzebna, tak? Wiecie, jakieś pościgi samochodowe. Nie wiem, coś trzeba zaskoczy. Ten koleś moim zdaniem był rzeźnikiem, powinien być pokazany, jak tam ktoś kroi, miętosi, wiecie. Nie wiem, karmi go penisami swoimi, znaczy nie swoimi, bo jego właśnie. Wiecie o co chodzi, nie? Jakieś brutalne rzeczy, a to co, nic nie było z tym rzeźnikiem. Barbieri should be here any minute now. Barbieri is coming here. So he claims. Never known the man to be a liar. Just got off the phone with him. I told him if he wanted to settle up, he'd be here waiting. For fuck's sake, Burke, you don't ever tell your enemy when and where you're gonna set up. Ah, Christ, you're much too serious about all this. It takes the fun out of it. Besides, what's the worst that could happen? You could get us all killed. Hey, that I could. It's all right. It's just Nicky. Dobry świt z tego, żeby... Butcher and his boys are right behind me. You sure? If there's one benefit to being your miserable dot, it's I know what a posse of Dago assholes out for blood looks like. I'll call them out with a spotlight on the water tower. I'll load up some barrels with a special petrol mixer cooked up. Scatter them across the yard. A bullet will take them out. So don't be close to them when they blow. I'm gonna snipe those guinea fucks from the crane. You should head up to the roof.
One last thing. You try to cut them run, I'll punch you myself. We clear? I'll see you when this is done. You mate. Tylko, że ja broni nie mam żadnej, a mam się strzelać z typami, przecież ja jestem ninja. You're right back there, alas. What's that? My die asking how I'm doing? Whatever have I done to warrant such fucking concern? Ah, shite girl, a simple yes or no would have been fine. Te snajperki mam jeszcze. On the left! On the left! No i co? How's your head feeling now, Doc? I feel like there's fucking fire ants crawling through my brain. Poor bastards must be. Dobrze te beczki rozstawił. Don't forget the little surprise I cooked up for those giddy fucks. Rotten hell, asshole! These gobshite sons of whores don't stand a chance. No i co? O kurwa, pancerzona, to nie będzie tak łatwo, tu pewnie jakiś gruba zbliży z rakietami. Hey, I don't give two fucks about Burke's little pet niglet. I want the mink alive. Got it? I'm gonna give him an ass fucking, he's never gonna fucking forget. Bring him back fucking alive! Sfela żywcem. Ale gdzie oni są? Aha, tam. I co, i zabiłem go, i co, koniec? A nie wierzę, że to takie proste. Idę do tego rzeźnika mordę mu obić. No, muszę ludzi rzeźnika chyba zabić, jeszcze oni byś tutaj... Tu jest ziomuś jakiś. No i teraz tu muszę dowalić. Och, rzeźnik. Bo to jest poziom trudności napada pewnie. Should have saved a bullet or two. A nigger and a mech working together. Fuck me. I never thought I'd live to see the day. What can I say? Brave new world. Shall I leave then? I see the legs still giving you fits, huh, fucko? Ah, fuck you. You won't be so cocky once I take the acetylene to you. Fuck you! What do you think happens next, huh? You're gonna die, motherfucker. You're gonna hold next to me. You, your whole organization. You're gonna suck my dick in hell. No to jest najprawdopodobniej poziom trudności przeniesiony bezpośrednio z konsoli, nie? Dlatego to jest takie proste. Grab his legs. Time to get him into the garage. Fat cunt. I co, będziemy go, kurde, męczyć? We were never able to reconstruct precisely what happened to Barbieri, primarily because his body wasn't found until the mid-1980s. The Army Corps of Engineers was dredging the bottom of the Mississippi River, and his remains were found in the trunk of an old car. Both legs were broken so many times there was barely any bone left. Zabij rzeźnika, moi drodzy, ukończono.
Co wy na to? What kind of headway are you making? O Jezu, jaka piękna. Teraz to już wiecie, co się będzie działo, kurde. The Irish are grateful. Spotkaj się z Burkiem w Gorzelni. Musimy mu chyba przekazać teraz interes, nie? Oni mamy tu bazę, patrzcie. A nie, to zagrożenie jako biznes, dobra. Nastawiali przeszkód. Tak. Ale załatwiłem tam tego typa, widzieliście jak go obróciło? Kurde, jak oni jeżdżą? Pod prąd wszyscy. Ja tu wjadę w ogóle? Thy lone one to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep thou with him. You already finished with Barbieri. Barbieri? No. By a long shot. Already told you. That he's slow. Napił się w spirytusu ze słoika. As for you. Show up like Lazarus himself. Name thinking of myself. This jockey bastard is either one of the luckiest sons of bitches that's ever lived, or the kind of man that invites rotten damn luck. So goddamn sure it was the latter. I have to admit, I was wrong about you. You can thank me by calling me by my name. Die. Lincoln it is, then. It was funny. Things get taken from us. We convince ourselves we'd go out and inflict the pain on someone else. A little man that's busted up inside of us. But it doesn't, does it? No. It doesn't. Spent my entire goddamn life scratching and clawing at anyone that came along. Even if they were there to help. Look where it fucking got me. It's the sense. Change it. Only way is forward. Now that Irish Point is back under your control, I'm gonna need you to bring in as much money as you can. Going after Marcano ain't gonna be cheap. I imagine you'll be wanting your co
cut of the proceeds. That's right. Can't say I'm a fan of someone looming over me. But a deal's a deal. I asked Nikki to manage those moonshine runs, but she can't bring them all on her own. That liquor hauls in a fair amount. We'll talk to her. She's around here somewhere if she ain't out quail hunting. Quail ain't in season. Oh, for her kind, it's always in season. Yeah. Czy bym mógł taką samą koszulę jak typ z gry komputerowej? No trochę inną. Ja też taką. I've got to see Mr. Barbieri. He's probably getting a little lonely. Lonely. Czy on mi właśnie kradnie mój samochód? Nieźle, moi drodzy, zobaczmy. No nie ma nic specjalnego. To ile ma nasze przychody wynoszą w końcu? Odblokowano misję opcjonalną. Konkretne pierdolnięcie. Porozmawiaj z nikim. Jakaś dola na nas czeka. A tu ile na nas czeka dola? 768 to bieda. Nad rodzinnym biznesem biblioteczym Burka przyjął Niki, jego córkę i jednocześnie porucznik. Fajną ma córkę, fajny tata, kurde. Tato, pozwolisz mi być w biznesie biblioteczym? O, $1000 leży przypadkiem na dobra, moi drodzy. Przerwa. Bo żeśmy przejęli. Jak nazwiemy ten odcinek? Rzeźnik z Blaviken? Powiedzcie mi jak. Pokażę wam plakaty komunistyczne w naszej kolekcji. Equality Forward. No, Conquest Butcher. Patrzcie, a tu są na przykład jakieś ziomeczki na czerwono, czy ja ich mogę pobić normalnie i o mordę obić? O fuck, ale bym nie zabił. Musiałem go wyjaśnić. A czy to mi coś dało, że ja ich zabijam? Czy to tak już po prostu jest, że się ich zabije i koniec? Dobra. Z cyganem wśród zwierząt. No nie, no to taka nie wiadomo, później co chodzi. Czekajcie. O, króliczek Playboya nowy. No nie, nic nie wymyśliście fajnego, widzę. Uuu, jaka dziewczyna niezła. Dobra, moi drodzy. Przerwa.